Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Podstawy Produkcji Roślinnej. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę. Przewidzianą w tej części szkolenia. Nawozy organiczne są to różnorodne nawozy, zawierające w swoim składzie niezbędne dla rośliny składniki odżywcze w postaci związków organicznych. Nawozy organiczne wywierają pozytywny wpływ na glebę, jej właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne. Większość wymaganych pierwiastków, takich jak azot, fosfor czy potas. Dostępna jest dla roślin dopiero po mineralizacji nawozów w glebie. Dlatego też nawozy mające długotrwałe działanie powinny być stosowane co 4-6 lat. Nawozy organiczne, niewłaściwie przechowywane i wykorzystywane, mogą stanowić duże zagrożenie dla ludzi, zwierząt, a także dla środowiska, szczególnie dla wód gruntowych i powierzchniowych. Ustawa o nawozach i nawożeniu ogranicza stosowanie nawozów naturalnych w maksymalnej rocznej dawce nie przekraczającej 170 kg azotu na 1 hektar użytków rolnych. W zależności od pochodzenia wyróżnia się następujące nawozy: nawozy pochodzenia zwierzęcego, nawozy naturalne, obornik, gnojówka, gnojowica, guano, nawozy pochodzenia roślinnego kompost z odpadów roślinnych, słoma, torf, nawozy zielone i resztki pożniwne, nawozy niekonwencjonalne, ścieki i osady ściekowe. Główne zalety wykorzystania nawozów organicznych są ważnym źródłem próchnicy. Ich stosowanie polepsza właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby oraz wzbogaca jej mikroflorę. Łagodzą negatywny wpływ niezrównoważonego nawożenia mineralnego oraz silnego zakwaszenia gleby. Rodzaje nawozów organicznych: obornik to przefermentowany kał, mocz i ściółka. Zawiera wszystkie składniki potrzebne do rozwoju roślin oraz poprawia właściwości fizyczne gleby. Gnojowica to płynny nawóz pochodzący z bezściółkowego chowu zwierząt gospodarskich kał, mocz z niewielką ilością wody. Gnojówka to przefermentowany mocz zwierząt gospodarskich jest organicznym nawozem azotowo-potasowym z nieznaczną ilością fosforu. Kompost wytwarzany jest z odpadów roślinnych i zwierzęcych w trakcie procesu kompostowania w pryzmach kompostowych, kompostownikach lub specjalnych bioreaktorach lub toaletach kompostujących. Słoma to łodygi i liście dojrzałych roślin uprawnych, np. zbóż, rzepaku, lnu po omłocie. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.